Dobry wieczór, witam Was w kolejnym vlogu. Witam Was tym razem prezentem, ale prezentem dla rodziców. Właśnie spakowaliśmy paczkę, którą wysyłamy do Polski dla rodziców. Powiem Wam, że Arek jest mistrzem pakowania. Ja bym tego lepiej nie ogarnęła, żeby to się zmieściło w to pudełko. Także rodzice, czekajcie, Mikołaj leci. Był wieczór, a teraz poranek. Zobaczcie na to niebo. Naprawdę w zimę tutaj wschody słońca. Oj, aparat i tak przekłamuje. Mówię Wam, to jest taki żywy pomarańcz. O, jak patrzycie przez firankę, to tak lepiej widać. Nie wiem dlaczego, może jakiś filtr robi. Ale jest obłędne niebo. Piękny wschód słońca, piękny. O, w kuchni lepiej widać, nie wiem dlaczego. Cudo. Tam jest słoneczko. Miłego dnia, to będzie dobry dzień. Był taki piękny poranek, jak widzieliście przed chwilą. Wróciłam z pracy i jest cały dzień po prostu tak. Dlatego nawet nie jestem głodna. Tutaj sobie jeszcze zrobiłam test, no bo wiadomo, że musimy. Negatywny. Nie jestem głodna, ale przy takiej pogodzie zaraz sobie zrobię pyszną Dolce Gusto Latte Macchiato karmelową. Coś, co mnie... Chciałam Wam coś pokazać, ponieważ Arek dzisiaj skończył swoją pracę w szkole. Będzie teraz robił coś innego. Tu dostał, zobaczcie, fajnie na pożegnanie tyle kartek. Od wszystkich w szkole, nawet od pani na kuchni, gdzieś tu widziałam. Też mu dały. Któraś z tych kartek była, nie pamiętam, która. A to jest kartka od dyrektorki. Się rozpisała. Dostał Arek oczywiście w podziękowaniu za pracę, jakieś tam piwka fajne, kraftowe, bo wiedzą, że Arek lubi kraftowe, fajne orzeszki, takich jeszcze nie próbowałam. Tutaj jakiś zestaw też piwek, ale to jest najfajniejsze, dostał zestaw wyprawkowy do nowej pracy, na przykład czapkę ze światełkiem, która mu się bardzo przyda. I tutaj do nowej pracy dostał zestaw taki jak ciasteczka, słuchajcie, drugie ciasteczka, batoniki, kawę, zupkę, zupkę, to jest dobre. I dostał kubek, który może Wam coś mówi, co teraz Arek będzie robił. I dostał coś jeszcze, mianowicie rejestrację. Czyli jak możecie się domyślać, Arek wraca do jeżdżenia, ponieważ oferują teraz takie warunki i takie dobre zarobki, że na razie sobie robi przerwę od szkoły. Nie mówi, że na zawsze, może jak się kiedyś zmieni, to może wróci. Także wrócił zadowolony, lekko smutny. Także Arek na podsumowanie mówi, że jest to pierwsza praca w jego życiu, którą opuszcza z lekkim żalem, bo normalnie nigdy się nie przywiązywał, a w tej szkole jednak się dobrze zadomowił. No ale wiecie jak to jest. Może kiedyś wróci. Drzwi dla niego są otwarte i wszyscy go bardzo lubili. Także w razie gdyby zmienił kiedyś zdanie, na pewno tam będzie dla niego miejsce. A tu Arek dostał taki bardzo, bardzo specjalny prezent od dzieci, bo u Arka w szkole były też dzieci takie specjalne, specjalne nauczanie. I tu na przykład pani wymyśliły, żeby każde dziecko odbiło swój paluszek i jest podpisane imię. Także super, Arek mówi, że bardzo się wzruszył przy tym prezencie. A u nas wreszcie przedpokój pomalowany i zobaczcie, w końcu ta półka dotarła, Arek ją złożył z Arka kolekcją, chociaż i tak myślimy, że trzeba dokupić półek, bo się nie mieszczą wszystkie aparaty. Jak widzicie, one tam są poupychane w dwóch rzędach i teraz jeszcze jest taka opcja, że chciałam dokupić takie półeczki IKEA, żeby je podłożyć, żeby te aparaty były na różnej wysokości. O, wiecie o co mi chodzi, nie? Żeby nie były na płasko. Zobaczcie, mam otworzę. Cała kolekcja, nie wiem ile tu tego jest, ale sporo. No i tamte trzeba jeszcze schować, więc myśleliśmy, że może zakupimy też półki i je po prostu wężej włożymy, że tak powiem. Także Arek zadowolony, bo wreszcie
po pół roku składowania w pudłach mógł sobie wyjąć swoje cacka. Wszystkie są działające, wszystkie są wyczyszczone, bo Arek sobie o to dba. Na razie więcej nie kupuje, bo nie ma miejsca, no ale... No, także w przedpokoju tak to wygląda. Idealnie nam ta półka tu weszła, idealnie była wymierzona właśnie do ściany, także... Może w przyszłości będzie przeniesiona na dół, ale to zobaczymy, jak sobie zrobimy remont w pokoju. Na razie zostaje tutaj. Cześć, jedziemy! O, muszę sobie zawsze tutaj poprawić, bo coś mi się dzieje z obiektywem, chyba będę musiała, jest na gwarancji, będę musiała chyba oddać i wymienić na inny. Jedziemy sobie do Garden Center. Jest to Tong Garden Center, ale jest o tyle fajne, że o tej porze roku tam jest świąteczna wystawa i wszyscy mówią, że jest to najpiękniejsza świąteczna wystawa w mieście, więc nigdy tam nie byliśmy do tej pory, więc dzisiaj jedziemy zobaczyć, jak to wygląda i oczywiście jedziecie z nami. Dojechaliśmy. Słuchajcie, moje pierwsze wyjście od dawna w maseczce, ponieważ teraz znowu trzeba nosić maseczki. Ja w sklepie nie noszę, ale tutaj no niestety trzeba, bo nas nie wpuszczą. Budynek wygląda fajnie i to jak widać jest kafejka, o której dużo słyszałam, że tutaj ponoć pyszne jedzenie podają. Zaraz to wszystko sprawdzimy. Obłęd, to jest tak pięknie i co każdy zakręt jest zrobiona wystawa w innym stylu, także świetne miejsce i bardzo żałuję, że myśmy tu nigdy wcześniej nie przyjeżdżali. Ja słyszałam o tym, ale jakoś nigdy się nie wybieraliśmy.
Zobacz, Ewa, u nas taka cena, 40 funtów taki wieniec, a Ewa, moja koleżanka z Irlandii, właśnie robi wieńce, więc może się zainspiruje. Powiem, że bardzo, bardzo drogie ceny, bo można kupić za połowę taniej, ale to centrum jest ogólnie drogie z tego, co widzimy. Ceny kosmiczne, ale fajnie pooglądać. O, tu jakie fajne, to mi się podoba. Te są już tańsze, 25 funtów. To ładnie, a to pięknie pachnie, bo to jest prawdziwy cynamon i prawdziwe suszone pomarańcze. Pięknie to pachnie. To jest mój faworyt. Ja sobie biorę ziemniaczka, bo ziemniaczki są pyszne. Zamówiłam sobie herbatkę rumiankową, ale ta herbatka jest taka wcale nie podrabiana. Zobaczcie, caluteńkie rumianki, super, mi się zaparzy. Coś na rozgrzewkę, bo jest bardzo chłodno, bardzo zimno. Patrycja sobie wzięła kawkę, ciacho i lody, a my mamy coś bardziej. Jedzenie przyszło, ja mam ziemniaka z fasolką i z serem, Arek ma ziemniaka z tuńczykiem. Bardzo pyszne. O, jest w końcu ta roślinka, którą Mucja tak długo, długo szukała. To jest ta, która właśnie je owady. I bierzemy, bo dawno jej nie było jej nigdzie i w końcu żeśmy znaleźli, także jestem zadowolona. Słuchajcie, jeszcze w tym sklepie znaleźliśmy sekcję z alkoholem i słodyczami. No to tutaj spędzimy małą chwilę, przyjrzymy się wszystkiemu. Jak mogliście zobaczyć, wczoraj mieliśmy naprawdę super, super dzień. Tak jak widzicie, ten Garden Center, w zasadzie to centrum ogrodnicze, się przekształca w takie centrum maksymalnie bożonarodzeniowe. I w zasadzie wszyscy tam jeżdżą nie na jakieś wielkie zakupy, tylko właśnie, żeby sobie coś zjeść, żeby pochodzić, pooglądać, jakąś pierdołę kupić. No bo o tej porze roku, no to jednak mają ceny w kosmos. Takie ceny, że normalnie w sklepach jest wszystko o wiele taniej. No ale samo to, żeby sobie pójść pooglądać, jest strasznie przyjemne. Dwie restauracje, jak widzieliście. No ta niestety u góry była pełna, trzeba bukować online. Ale na szczęście jeszcze jest druga restauracja na dole. Normalnie jest kolejka, nam się udało tak wskoczyć o takiej porze, że akurat mieliśmy stolik. Tylko żeśmy podeszli do linii i od razu nam pani zaproponowała stolik. Także fajnie, no naprawdę, naprawdę ta muzyczka sobie gra, tylko że wy tej muzyczki nie usłyszycie, ponieważ by mi film zablokowali. Ja musiałam podłożyć moją własną muzykę, no bo wiecie jak to z YouTube'em tak niestety jest, ale świetny, świetny sklep. 4 godziny tam byliśmy i co mnie zaskoczyło, te delikatesy, bo ja się nie spodziewałam, bo bardzo podobne zawsze są w Yorku i ja tam uwielbiam jeździć, a nie wiedziałam, że pod nosem mam takie właśnie. Bo wiecie co, my tu mieszkamy 10 lat, ja słyszałam o tym Garden Center, ale nigdy tam nie byliśmy, jakoś tak nie było po drodze, no nie wiem, jakoś tam nigdy żeśmy się nie zdecydowali jechać, a co się okazało, że naprawdę dużo straciliśmy, bo
No teraz to będzie nasz taki punkt przedświąteczny coroczny. A co miałam jeszcze mówić? Nie jestem pewna, czy tam się nie zmienia czasem wystawa, jeżeli jest Wielkanoc i Halloween. Nie jestem pewna, muszę to sprawdzić. Jeżeli tak, to na pewno pojadę z kamerą, żeby Wam też troszkę pokazać. Nas najbardziej urzekła ta wyspa z tymi domkami, ta cała, jak to powiedzieć, Christmas Village, wioska bożonarodzeniowa. No po prostu obłędnie to wyglądało. No, tam ja mogłam stać godzinami i nie odrywać oczu, jak to jest świetnie zrobione. Także super, super miejsce. Fajnie, że tam pojechaliśmy, ponieważ tak, pogoda za oknem jest beznadziejna, u nas leje, jest zimno, a tam żeśmy się na te 4 godziny naprawdę przenieśli do innego świata. Także mam nadzieję, że Wam też się podobało. A za tydzień, słuchajcie, też coś planuję. Jeżeli nie będzie bardzo paskudna pogoda, to się wybierzemy też w całkiem przyjemne właśnie takie świąteczne miejsce. A teraz, jak widzicie, herbatka, kawka. Tu mam akurat, kupiłam sobie w Starbucks w saszetkach latte. U nas można nabyć. No i bagle z serkiem, pomidorem i dymką. A jeszcze na koniec może otworzymy kalendarze. Zostało kilka okienek, to zajrzymy, co jest w środku. Białasek, fajnie. Biała, zaraz spróbuję, jak smakuje. A do tego jeszcze herbatka by się przydała. Bardzo smaczna. Z takim nogatem w środku. Ta czekolada w ogóle biała jest bardzo, bardzo dobra. A herbatka. Dzisiaj mamy w ogóle 12, bo czekoladkę otworzyłam za wczoraj. Dzisiaj mamy 12. A, jedną ręką to jest ciężko. Dzisiaj herbatka jest Happy Holiday. A ja Wam ślicznie dziękuję za bycie ze mną w tym vlogu. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, bo nas regularnie, słuchajcie, przybywa. 25 osób w tygodniowo to jak na mnie jest naprawdę sporo. Także mam nadzieję, że Wam się podobają te przedświąteczne vlogi. A my widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym vlogu za tydzień.